serdecznie Was witam, drodzy widzowie. Dzisiaj w nagraniu z cyklu Mój Nowy Świat nie jestem sam. Jest ze mną dzisiaj Basia z Polski. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry, witam. Witam widzów. Witaj. Ciebie, Zigi. Basiu, masz taki ciepły kolor za tobą. Ja myślę, że to nie efekt dnia, ale raczej już oświetlenia, tak? Tamtej strony, lampa solna. Lampa solna. Ja też tutaj mam za sobą, ale jej nie widać. Jaką masz pogodę, jak u ciebie dzisiaj? Dzisiaj było ładnie, słoneczko. Trochę chłodno, ale dopiero wieczorem się tak naprawdę zrobiło mroźnie. Ale pogoda, no i takie, pogoda słoneczna. Tak, u mnie słoneczna tak samo. Dzisiaj w ciągu dnia było pięknie, tak. U mnie natomiast tak samo. Już jest zapowiedź na niebie była o zachodzie, że... Że coś się popsuje. Że będzie wiatr, że będzie wiatr, tak, bo taka łuna czerwona na zachodzie zawsze. Starzy górale tak mnie nauczyli. Tak, myślę, że pogoda jest też takim wyznacznikiem tego, jakie mamy nastroje, jak się czujemy, prawda, bardzo często, szczególnie meteoropaci. Ale czy to też może wpłynąć na nas, bo my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak ten nowy świat sobie wyobrażamy. Czy to może, ta pogoda może wpłynąć na nasze wyobrażenia? Wiesz, kiedy masz gorsze samopoczucie, to jakby tracisz rozpęd, jeśli chodzi o realizację marzeń, tak? Jakichś tam planów. A same no plany? Może... Tworzenie samych planów? Bo wiesz, zastanawiam się, może, czy... Może, tak. Skoro mamy dobrą może pogodę, mniej po prostu, no. To może jest dobry też czas, żebyśmy trochę pomarzyli i popłynęli dzisiaj. Jestem za. Ja wiem, ja uważam, że pływać można w każdą pogodę. Nawet w przeręblu. No tak. Ja wiem, że ty jesteś fascynatką architektury. Twoje hobby to wnętrza. Lubisz to. Ja to czuję, wiesz, kiedy widzę to oświetlenie, to tak sobie pomyślałem, jest ciepło, tak przytulnie, przyjemnie, sprawia takie bardzo miłe wrażenie. Powiedz, od kiedy taka pasja? Zawsze taką pasją pałałaś, czy to się gdzieś tam pojawiło w życiu? Pasja jest bardzo stara i właściwie tak się mocno rozwinęła jakieś 20 lat temu, albo więcej, muszę tylko sprawdzić, bo mam tu książkę, od której cała historia się zaczęła. Twoja taka książka? Książka Przyjazny dom. Aha, David Pearson. Okej. Okay. Wydana przez Muratora, teraz powiem w którym roku, w 98. No i co? I otwarłaś tą książkę i zapragnęłaś? Wiesz, to już wcześniej się interesowałam architekturą i wnętrzami. Ale ta książka była dla mnie ważna, dlatego że ona opowiada o tym, jak dawniej budowali ludzie, wykorzystując prawa natury i korzyścią dla natury oczywiście, tak? Czy i dzisiaj, tam były, czy dawniej, tak, dawniej to znaczy pewnie no? w poprzednich wiekach, myślisz o poprzednich wiekach, tak? Tak. Tak. O takich pierwszych budowlach, które archeologowie odkrywali. Aż o tak tym, daleko. Jak no różne rzeczy tam są. Głównie chodzi o to, że można było bez dzisiejszej technologii mieć w domu albo ciepło, albo chłodno, tak jak potrzebujemy, tak? Czyli w ciepłym klimacie, jak usadowić dom, jak go odwrócić w kierunku światła, w kierunku ciepła, ochronić przed wiatrem, czy drzewami, czy ustawić go tyłem do góry, która miała go, to podobnie jest feng shui zresztą, jeśli ktoś się interesuje. Czy myślisz, że feng shui, tak. My dzisiaj mamy tą taką profesjonalną, może w cudzysłowie, architekturę popsutą, że żyjemy w domach, które nie spełniają takich wymogów? Żyjemy w takich mieszkaniach, które tych wymogów nie spełniają? Na pewno jest wiele powodów tego, bo tak jest, że te domy są niezdrowe, że te domy są nawet niewygodne czasem. Każdy, kto wreszcie wyprowadził się z bloku mieszkalnego do domku jednorodzinnego, to potwierdzi, że nie chce tam wracać. Sam mieszkałem 30 lat. Tak, kiedy nad głową, kiedy pod tobą, po bokach, wszędzie jest ta akustyka kiepska i słyszysz tych ludzi. Czujesz zapachy, bo jest wspólna wentylacja.
To wszystko jest takie, takie odhumanizowane po prostu. Do tego nie masz wpływu na to, znaczy jak wybierasz mieszkanie, to może masz, ale najczęściej masz widok tylko na jedną stronę, więc nie masz pełnego kontaktu z tym światłem w ciągu dnia. Masz albo wschód, albo zachód, albo północ, albo południe. A przede wszystkim materiały, z jakich się buduje, no oszczędności, tak. Żyjemy w sztucznym świecie. Tak. To nie jest zdrowe i to nie jest też przyjazne dla środowiska. Tak? Basiu, jak to naprawić? Czy zatem masz jakiś pomysł na to, jak powinniśmy żyć? Ja nie mogę nikomu radzić, ale widzę takie co byś ty zrobiła? Światełki. Tak. Ja mam taki jeden pomysł, żeby we wszystkim, czym się kierujemy, kiedy budujemy dom, czy go odnawiamy, czy go dopiero planujemy, żeby się kierować szacunkiem. Takim szacunkiem i dla siebie. Ja chcę żyć w zdrowym domu, ja chcę żyć bez niepotrzebnych kosztów, bez niepotrzebnego wysiłku na utrzymanie tego domu i jego odnawianie i ogrzewanie i tak dalej. I żeby to był szacunek i dla siebie, i dla środowiska. Tak? Żeby ten dom nie niszczył środowiska. Kiedyś widziałam taki piękny dom zbudowany w Norwegii. I podobno Norwegowie tak budują. Po jednym domu nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak to jest. Tak. Natomiast architekt, który ten dom zaprojektował, zrobił go w ten sposób, żeby nie zniszczyć środowiska i żeby, kiedy już ten dom się zużyje, te materiały, które mają być trwałe, ale jednak się zużyją, to żeby potem wszystko można było rozebrać i zostawić naturę nietkniętą. I to było fantastyczne. To jest, uważam, taki kierunek, którym warto pójść. O. Wiesz co, no. Przypomniał mi się jeden z moich snów, ja go chyba nie opowiadałem nigdy na wizji, ale to był sen o domu, który się sam degraduje. Dom, który on sam się buduje. To jest dom, który był zasiany, był jakby rodzajem grzyba, czy czegoś takiego, materiał bardzo przyjemny i ciepły, który był zaplanowany. Mówiłem o tym? Tak, no, mówiłem tak, o tym. Takie rzeczy to zapamiętam, dlatego że mi się to z czymś też kojarzy. Z czym? Widziałam jakąś, chyba w Izraelu jest taka pani, która, w ogóle przepiękna kobieta, która jest naukowcem i pracuje właśnie nad... Chyba to były grzyby albo jakieś inne organizmy, które tworzyły przepiękne struktury, takie wielometrowe i ona pracuje nad tym, żeby z tego można było budować. Niesamowite. Żywy materiał budowlany. Nie słyszałem o tym, niesamowite. A widzisz? A ja to widziałam jakiś film o tym. Jak znajdę, to ci podeślę linka. Chętnie, dlatego że myślę, że to jest nasza przyszłość, że my musimy iść w kierunku całkowicie naturalnym. Ale nie wiem, ty jesteś pasjonatką takiej architektury, takich wnętrz. I jakbyś ty widziała tą przyszłość? Nie zrobimy tego od razu, prawda? Pewnie przed tą Izraelitką jeszcze wiele badań i wiele lat nad tym, zanim to wejdzie do jakiegoś jednego projektu. A co tu mówić o masowości? Ale co by zrobić teraz, w tej chwili, żeby żyć lepiej, mieszkać lepiej? Poznałam przy okazji tych moich poszukiwań, poznałam takie różne technologie, między innymi budowanie z konopi. Jest coś takiego jak hempcrete, czyli beton konopny. Widziałam już cegły konopne, widziałam już takie płyty, jak karton gipsu się zwykle używa, to były zrobione z konopi, właśnie z tego hempcrete'u. Poznałam też takie techniki, jak budowanie z ziemi ubijanej. Tak, też to widziałem, tak. Tak. Tam jest chyba oczywiście słoma w tej ziemi. Tak, lina, słoma. Ale powiedz mi, czy to są technologie dużo droższe, sporo droższe od tych... Trudno powiedzieć. Chciałem powiedzieć tradycyjnych, ale... Tak.
One nie są tradycyjne. Trudno powiedzieć od tych najpopularniejszych, tak? Tak. Trudno powiedzieć, dlatego że jeśli one nie są popularne, to też nie są łatwe do wycenienia, wyceny. Mm-hmm. No, ale można budować z gliny połączonej na przykład z bloczkami drewna, tak? Drewno pocięte w takie kawałki, bloczki. Takie kawałki, jak do kominka, układane i te przestrzenie między tymi kawałkami drewna wypełniane gliną. Mhm. No różne rzeczy tam można w tą glinę. Natomiast to jest wszystko obarczone, dla mnie troszeczkę taki jest problem, że to jest nieodporne na wodę. Mhm. Ja nie mówię o deszczu, nie mówię o takim drobnym deszczyku, ale mówię o tym, że może być powódź. Tak, mhm. I to wtedy zmyje nam te domy. Mhm. Natomiast po iluś tam latach odkrywania różnych technologii dotarłam do fantastycznej rzeczy, to jest księżycowe drewno. Bardzo tak. nazwa taka myląca, tak? Bo kojarzy się z jakąś bajeczką. Drzewem z księżyca. Tak, tak, że to jest drewno z księżyca. Tymczasem to chodzi o coś innego. Chodzi o to, że w tradycji drwali i cieśli, na pewno w Alpach, i potwierdziłam to w naszych gorcach w Polsce też, było ścinanie drzew na budowę we właściwej porze. Chodziło nie tylko o to, że zimą, kiedy nie ma stoku, ale również chodziło, ważne było, żeby to było, kiedy księżyca ubywa. Ponieważ wtedy woda, która znajduje się w tym drewnie, a zawsze się znajduje, nawet w tym, które mamy w domu, bo ono zawsze jakiś procent wilgotności ma i też pracuje. Natomiast woda, kiedy księżyca ubywa, tworzyła klastry, jakieś specyficzne klastry. I ta postać wody w tym czasie, jeśli się ścięło drzewo, właśnie kiedy księżyca ubywało, czyli między pełnią a nowiem, zapewniało to temu drewnu odporność na wilgoć, na grzyby, na robaki i jeszcze parę innych fajnych parametrów. Wiem, że na ogień, niezwykła odporność na ogień. Ja nie jestem pewna, czy chodziło o tą postać wody, czy chodziło o później o technologię Holsto, ponieważ pewien austriacki, on był leśnikiem, ale razem ze swoim dziadkiem, stolarzem, opracował taką technologię, pan Toma. Tak. Holsto to znaczy 100% drewna po niemiecku. I ta technologia polegała na tym, że polega, bo to nadal się tak buduje, że ściany powstają z wielu warstw desek ułożonych o różnej grubości, ułożonych w różnych kierunkach. Pionowo, poziomo, ukośnie. Niektóre z nich mają takie ryflowanie, żeby jeszcze było powietrze w środku. I te deski tworzą taką dużą powierzchnię, jak ściana, jak strop, jak podłoga. I one nie są łączone ani klejem, ani żadnym gwoździem, żadnym metalem. Po to, żeby po pierwsze nie było kleje wszystkie, którymi się łączy takie drewno na budowę domu, są niezdrowe. Znaczy, te kleje są niezdrowe, natomiast wszystkie metalowe mocowania to są mostki cieplne, czyli obniżają jakby tą energooszczędność domu. Tak, i nie dają strukturze pracować, bo one tworzą naprężenia. Też pewnie, tak. Natomiast jak te deski są łączone, to jest ciekawe. 120 cm nawierca się otwór na wylot. Mhm. I wciska się w te otwory kołki drewniane, które są bardzo mocno wysuszone, mocniej niż te deski. Mm-hmm. Żeby je tam wcisnąć, oni jeszcze mają jakąś specjalną mieszankę oleju, którym smarują te kołki, wciskają je tam i wtedy taki kołek, który zaczyna wyrównywać się wilgotność tego kołka i tego drewna, on pęcznieje i jest nie do wyjęcia stamtąd. Mm-hmm. Jeżeli mamy taką siatkę co 20 centymetrów rozłożone te otwory, no to przepięknie nam się to trzyma, a przez to, że
deski są ułożone w różnych kierunkach, to równomiernie pracują. We wszystkich kierunkach podobnie. Mhm. I to się nam nie wygina, tak? To jest stała konstrukcja. I ta technologia ma kilka rekordów świata, jeśli chodzi o wytrzymałość na ogień, na trzęsienia ziemi nawet, na wodę, na wilgoć. Budynek, który był z tego zrobiony, w takiej technologii zrobiony, przetrzymał na przykład powódź, przez tydzień tam stała woda, po czym ekipa przyszła, umyła ten budynek i on dalej stoi. I można było mieszkać. Nie ma pleśni. Można, tak, to było jakieś duże centrum medycyny chińskiej, coś takiego nad rzeką zbudowane. I właśnie to jest przykład jednego z takich domów. Książka na długi czas Erwina Tomy. Erwin Toma, tak. Czekaj, tak. Jak to zrobić? Bo mi się kierunki trochę... O tak. Dobrze, jest tak. Okej. Okay. No i to jest przepiękna tradycja ścinania drzewa we właściwym czasie. Czyli mamy tutaj tak, poszanowanie tej natury, tak? Poznanie jej praw. To wiesz co, tak sobie teraz próbuję to uzmysłowić jako producent. Gdyby producent zachował pewne procesy czasowe i technologiczne, w odpowiednim momencie zebrał to drzewo. Jak niewiele trzeba. Jak niewiele trzeba, tak. Tylko zmienić ten proces, tak? Tak, tak. Mielibyśmy doskonałe domy. Ja dużo chodzę po lesie i widzę, jak kiedyś ścina się drzewo, drewno, prawda? Znaczy drzewa do budowy, bo też tam widziałam na przykład, byłam w tym roku w Gorcach i widziałam drwala przy pracy, a to było latem. On już tak ciął na kawałki taki duży kawałek drewna, duże drzewo właściwie, które miał zwozić na dół. I zapytałam go, czy kiedyś stosowano w Polsce taką technologię, jak ci Austriacy robią. Co ci odpowiedział? No choć mi mówisz tak, to jest stara tradycja. To jest stara tradycja, że te najstarsze domy w Gorcach to właśnie tak są budowane. Drewno było ścinane właśnie w tym czasie, kiedy ubywało księżyca. Także jest to, ta wiedza jest. Ona nie jest ani popularyzowana, ani używana. Ścina się byle jak, byle kiedy. A to są, jest dużo takich prostych rzeczy, od których można zacząć. I na przykład ta. Jak myślisz, dlaczego się tego nie stosuje? Czy to chodzi tylko o zyski? Czyli tymczasowość. Nikt się w to nie bawi. Ważne jest ściąć, sprzedać i zapomnieć. I skasować, tak? Tak, bo mamy rozkawałkowane jakby całą gospodarkę, prawda? To jest tak jak z lekarzami, którzy... Śmialiśmy się niedawno na spotkaniu z lekarzami niezależnymi, że no niedługo będą lekarze od lewej ręki i prawej. I jeden o drugim niewiele będzie wiedział, nie? I tak. W gospodarce jest to samo, tak? Czyli jest ten proces rozczłonkowany i nikomu nie zależy na tym, żeby efekt końcowy był ekstra, żeby był dobry, nie? To samo jak kupujesz sprzęt AGD, który jak tylko skończy się gwarancja, to on już jest do wyrzucenia, nawet nie opłaca się go naprawiać. Tak, on jest zaprogramowany na to, żeby się popsuł dość szybko. Tak, tak. Tak. Dobrze, Basiu. Ja jeszcze pamiętam sprzęty, które były na 50 lat robione, a teraz 5 to jest dużo. Tak, 5 to myślę, że to jest epoka już w tej chwili dla tego sprzętu. Tak. Widzisz, co się dzieje z komputerami, że praktycznie po roku musisz go wymienić, bo oprogramowanie jest tak zrobione, żeby zapchało twój komputer, który się staje niezdolny do użycia, nie? No, czy telefon tak samo. Telefon też. I tu znowu wracamy do szacunku, tak? Tworzymy śmieci, nie szanujemy tej planety. Co mamy żyć potem w tym śmietniku? Trzeba wrócić do naprawiania rzeczy. Trzeba po prostu wrócić do szanowania energii, jaką jest pieniądz, czas, materiał, z którego coś robimy, przedmiot. To też wymaga szacunku.
Czy masz I praca, jakąś którą ludzie opinię, włożyli. No. czy masz jakąś opinię albo pomysł na to, jak to powinniśmy zrobić w czasie, od czego zacząć? Jeśli chodzi o architekturę, budownictwo. Wiesz co, nie wiem jak to rozpropagować, ale ta wiedza krąży, ta wiedza jest, tylko ludzie o niej po prostu do niej nie sięgają, jej nie szukają nawet. A ja przyglądając się nawet na internecie, mnóstwo jest takich informacji, mnóstwo jest takich filmików czy zdjęć, widzę, że część ludzi próbuje, budując domy, stosować się do prostych zasad fizyki i robić to w zgodzie z naturą. Czyli na przykład budują pułapki słoneczne, czyli takie okna skierowane zimą, w tych zimnych miesiącach na tą stronę, z której świeci słońce, a wewnątrz domu mają posadzkę kamienną albo ścianę kamienną czy ceramiczną, która kumuluje to ciepło słoneczne i później w ciągu nocy oddaje. Latem takie okno wystarczy niewielki daszek wystawić nad tym oknem i słońce, które jest wysoko, nawet nie dotknie przez ten daszek, nie dotknie tej podłogi. Więc będzie dalej, będzie chłodno, tak jak chcemy. Tak? To są takie proste sposoby, tak, żeby zgodnie z tą naturą budować. No. Albo na przykład deszczówka. To jest kolejny temat, rzeka. czyli zbieranie tej deszczówki, czyli póki jeszcze nam pozwalają. Niebetonowanie wszystkiego też, tak? Mhm. Zostawmy tą zieloną trawę, zostawmy nawet robienie zielonych dachów. No, to jest fantastyczne. Budowanie domów podziemnych, o których kiedyś opowiadałeś, a ja też takie domy widziałam, że są. Zagłębienie domu w ziemi sprawia, że nie trzeba go tak ogrzewać. Ta ziemia go bardzo ładnie izoluje. Jest doskonały mikroklimat w środku. Tak, nie trzeba chronić, znaczy chłodzić latem i ogrzewać zimą tak mocno. Zależy, jak to mocno się... No niekiedy jest trudno, bo są wody gruntowe wysoko, ale wtedy też można ten dom postawić wyżej i obsypać ziemią. Takim pagórkiem stworzonym. To są wszystko rzeczy, które wymagają pomyślenia. Czy w twojej wizji tego innego, przyjaźniejszego budownictwa jest miejsce na to, że to może się stać powszechne, takie budownictwo przyjazne ludziom? Czy to dużo zależy od ludzi? Dużo zależy od nas samych. Jeżeli my będziemy, no dajmy na to, jest w gminie plan zagospodarowania przestrzennego, tak na polskie warunki. To co jakiś czas ten plan jest aktualizowany. Ogłasza to gmina, że będzie aktualizowany, że można składać wnioski. I co? I ktoś się tam pojawi, jakiś wniosek złoży, to od nas zależy. Jeśli pójdziemy tam, szczególnie jeśli pójdziemy jakąś większą grupą, nie pojedyncze osoby, tylko zbierzemy grupę pasjonatów, którym na tym zależy w danej gminie, i złożymy odpowiednie wnioski i zaczniemy naciskać na tą gminę, żeby ten plan zmieniła tak, żeby były promowane takie ekologiczne tematy, typu zbieranie deszczówki, typu zielone dachy i budowanie takie na przykład, no nie wszędzie jest kanalizacja, więc można budować oczyszczalnie ścieków, takie naturalne, własne. To wszystko zależy od ludzi. To my musimy ruszyć tyłek za przeproszeniem i coś z tym zrobić. Samo się nie zrobi. Tak, no tak. Mówię o tym prawie w każdym poranniku, że w zasadzie wszystko tak. zależy od nas. Nikt nam nic nie da za darmo i nie zrobi za nas. Wiesz tak, a propos, ja mam moje otoczenie, nie wiem czy widziałaś, ja kiedyś pokazywałem filmik z mojego domu. Ja mieszkam na wsi i postanowiliśmy z żoną, że nie będziemy niczego rekultywować. To ma być tak, jak tutaj było. Mieszkam na skałach, które są porośnięte kaktusami i takimi krzewinkami teksaskimi, takim buszem.
I niech tak to jest. Usunęliśmy tylko to, co przeszkadzało w komunikacji, a reszta po prostu tak rośnie. Ja przerzuciłem nad tymi skałami taki drewniany chodnik, żeby łatwiej było chodzić, żeby nogi nie złamać, ale doszliśmy do wniosku, że właśnie tak to ma być. Zachować tą naturalność, bo przecież przed nami tutaj były zwierzęta, które tutaj żyły naturalnie. My jesteśmy intruzami. Więc trzeba tak, to jest ich dom. To jest ich dom. I trzeba im zostawić tej swobody jak najwięcej, ile się tylko da. Wiesz, czasami przychodzą do mnie sarny i z mojego podniesionego ogrodu wyjadają mi tam co lepsze kąski. No ale co ją zrobić? To jest ich stół. Nie? Więc tą jedną grządkę możesz sobie ogrodzić. Nawet nie ogradzam. Kury też tam już wchodzą, bo strasznie im smakuje seler, taki polski seler i lubczyk. No niech sobie jedzą, to są ich witaminy. Będą lepsze jajka. Ale wiesz co, puśćmy wodze fantazji dalej. Czy ty myślisz, że w niedalekiej przyszłości, jeszcze za naszego życia, ten świat wokół nas może wyglądać inaczej, że jest szansa na to, że my zmądrzejemy, wyjdziemy z tego przedszkola, przestaniemy się walić tymi łopatkami po głowach i w końcu weźmiemy, spoważniejemy? To jest duża szansa i ja to obserwuję nawet wśród swoich znajomych i gdzieś tu w okolicy. Tworzą się takie grupy entuzjastów. Skrzykujemy się na Facebooku, gmina nam przyklaskuje i nawet też umieszcza to na swoim Facebooku, tak, i idziemy sprzątać las. I na przykład umawiamy się z gminą, że nam odbiorą te wszystkie śmieci, ktoś ma busa, jesteśmy w kontakcie telefonicznym, zbieramy z kilku lasów w całej gminie, z kilku wiosek, no i on tam podjeżdża tym busem i odbiera po godzinie dwóch spaceru leśnego, odbiera te śmieci od nas. Czyli da się. I zrobiliśmy tak w zeszłym roku wiosną. Nie wyobrażasz sobie, ile śmieci już jest z powrotem. No właśnie. Więc trzeba to będzie. Więc to nie tylko to świadomość będzie, tych, którym się chce, ale świadomość tych, którzy to robią też, nie? Tak, chyba w tym roku się zwrócimy na kamery i będziemy to monitorować, bo są takie miejsca, gdzie najczęściej te śmieci są wyrzucane i po prostu chcemy sfilmować tych ludzi, którzy to robią. A poza tym chcemy jak najwięcej dzieci zabierać na te wypady do lasu, na to sprzątanie. To jest ekstra kierunek. Tak. Od najmłodszych trzeba zacząć. Dokładnie. Trzeba ich od dziecka uczyć tego szacunku znowu do natury i do siebie samych, tak? I do nas Basiu, nawzajem. Skoro jesteśmy przy dzieciach, to powiedz mi, jak wyobrażałabyś sobie szkołę przyszłości. I nie chodzi mi w tej chwili o sam proces edukacji, nie? Ale być może też. Ale w jakich budynkach, w jakiej przestrzeni miałyby być dzieci, żeby chłonąć jak najwięcej ze świata? Wiesz co, myślę tak, że im bardziej to będzie naturalne, tym lepiej. Wyobraź sobie, że w naszej gminie jest leśne przedszkole. I miała powstać leśna szkoła. Nie sprawdziłam tego, czy już powstała. Co to znaczy leśne przedszkole? Słuchaj, te dzieciaki, maluchy baraszkują w tym lesie bez względu na pogodę. W tych kombinezonach zimowych wpadają do rowu z wodą, trudno, wyciągają ich tamtąd i idą się suszyć do przedszkola. Naprawdę, śpią bardzo często na zewnątrz, jak mają tą drzemkę poobiednią. Mają w tym leśnym przedszkolu jakieś zwierzęta, taką jakąś wietnamską świnkę dużą taką, no, jakieś kuski, dostają dorosłe narzędzia i z nich budują sobie ze starych desek i jakichś tam innych odpadów. Czyli co, jakiś młotek, gwoździe, drewnianych. Tak? Oczywiście wszystko jest pod opieką i pod kontrolą, ale ta ich wychowawczyni opowiadała mi kiedyś, że za pierwszym razem, jak zaczynali i te dzieci poszły do lasu, takie wiesz, 2-3-latki, o wszystko się potykały. W ogóle nie nauczone podnosić nóg, wiesz, nie nauczone chodzić po takim, wiesz, niewygodnym terenie, gdzie trzeba gałązkę albo pień przekroczyć i ominąć i tak dalej. I powiada mi, w jak krótkim czasie dzieciaki się do tego przystosowały i zaczęły śmigać, jak zwierzęta leśne po prostu. Są tak sprawne i tak przystosowane do tych nowych warunków, więc to niezwykle te dzieci rozwija.
i pozwala im się bawić prostymi rzeczami, nie gadżetami elektronicznymi, tylko tym, co znajdą w naturze. No, bardzo, bardzo to te dzieci rozwija i one są twórcze i są i potrafią coś zbudować i coś zmajstrować i mają kontakt ze zwierzętami, którymi się opiekują, karmią. No, fantastyczna sprawa. Widziałam te dzieci też kiedyś w akcji na spacerze leśnym. No, warto sobie zajrzeć na takie strony leśne przedszkole, gdzie można po prostu zobaczyć, bo to jest taki ruch większy. Widziałam też tą konferencję na ten temat. To nie jest pojedynczy przykład, tylko jakiś ruch. Tak, tak. I tak sobie wyobrażam te szkoły, a jeszcze opowiem Ci taką historię na temat księżycowego drewna. Robiono takie badania, że w szkole dzieci chyba przez jakiś okres czasu uczyły się w klasie wykonanej w technologii Holto, czyli zupełnie naturalne ściany, stropy, sufit, podłoga, wszystko było drewniane. I po pół roku porównywano to z identyczną klasą, która uczyła się w tradycyjnej szkole, powiedzmy, zbudowanej z betonu i z innych takich sztucznych materiałów. I wyobraź sobie, że potem te dzieci zamieniono na następne półrocze i potwierdziło się, że w tej klasie drewnianej miały dużo lepsze wyniki. Po prostu to otoczenie naturalne tak wpływało na ich samopoczucie, że lepiej się było, łatwiej się skupiały, łatwiej zapamiętywały, lepiej się czuły po prostu i było im łatwiej tą wiedzę przyswajać. Także to jest potwierdzenie i to były przeprowadzone badania takie wręcz z tą technologią. Także tak sobie to wyobrażam, że nie tylko to, czego będziemy te dzieci uczyć, ale w jakich warunkach. W jakich że warunkach, one nie tak. będą stłoczone w ogromnych klasach 30-osobowych, powiedzmy, że nie będą musiały taką musztrę jakby przechodzić, tak? Że siedzą w rządkach. Nie będą temperowane. Tak, że będą miały większą swobodę i będą mogły, będzie można jakby odszukać tych talenty. Bo teraz ta nauka raczej to wszystko tak zamiata pod dywan, wszyscy mają pod sznurek tak samo. Rozmawiałem z kilkoma osobami stąd tutaj, ze Stanów, które mają swoje wizje i bardzo mi się spodobała jedna z nich. Wizja szkoły, przede wszystkim szkoła z naturalnych materiałów, czyli twoje hobby, twój konik. Klasy, znaczy nie było budynku szkolnego. To były poszczególne jakby sale, zbudowane w postaci, nie chciałbym to powiedzieć domów kopułowych, ale podobna forma. Na pewno okrągła podstawa. Okrągła podstawa i dzieci nie uczyły się w rządkach, tylko były w grupie. Siedziały w grupie tam. W kręgu najczęściej, tak. Wszyscy się widzieli, ale też były, mieli kontakt. Nie były przymuszane do tego, że musiały. Tak, jeśli któreś dziecko miałoby ochotę, to był eksperyment, wiesz, i jeśli któreś dziecko miałoby ochotę robić coś innego w tej chwili, to miało swobodę. Więc zależało to tak naprawdę mocno od nauczyciela, a żeby w tym, co chciał z tymi dziećmi zrobić, był dobry. Ten nauczyciel musiał się naprawdę postarać o to, żeby przykuć uwagę tych dzieci. Nie było, tu już wkraczam w ten proces edukacyjny, ale nie było wtłaczania wiedzy, a raczej skupiano się na wydobywaniu umiejętności z tych dzieci. Wiesz, każdy ma inny talent, więc budzono te talenty. I jeśli komuś nie odpowiadała praca w tej klasie, w której był, bo ta klasa się skupiała na przykład na przyrodzie, nawet nie na biologii, na otoczeniu, wiesz, na przyrodzie, no to, to szedł do klasy bardziej takiej fizycznej, czyli tam była i matematyka, i fizyka, ale i jakieś stolarstwo, i wszystko, co było związane z fizycznością. Bardzo mi się ten projekt podobał. Nie wiem, czy to ma szansę na realizację w Polsce, ale pewnie myślę, że gdyby się go zaczęło propagować, to tak. To ktoś mógłby to podchwycić. Tak. Jakby ci się podobał taki projekt?
No, wiesz co, właśnie na tym to powinno polegać, żeby dać tym dzieciom możliwość pokazania, co lubią, co potrafią, co ich interesuje, żeby miały do tego stworzone warunki. No i wtedy... te warunki były fantastyczne, tak. Bo to były takie budynki wykonane właśnie z jakiejś namiastki, tam chyba słomy jakiejś, czy podobnych materiałów. I glinę też, ale glina była chyba, tam do gliny były dodawane jakieś, coś było związanego z konopiami. Nie pamiętam co, ale być może, że to był ten cement konopny. Nie? Także to tworzyło wiesz, to mocną strukturę. Mogło być tak, zamiast słomy normalnej ze zboża mogło być użyte włókno konopne. Na pewno konopne, tylko nie wiem jaka była, wiesz, ta technikalia tam, jakie były. Słoma konopna po prostu. Czyli, wiesz, to konopie mają bardzo mocne to włókno. Robiono sznury z konopi kiedyś, prawda? No tak. Mocne sznury. To były sznury okrętowe. Kiedyś. Robiono tkaniny, czyli również były delikatne włókna. Robiono nawet ostatnio kupiłam jakiś drobiazg z tego płótna konopnego, żeby zobaczyć, jakie to jest w dotyku. Bardzo przyjemne, bardzo. Basiu, ale mam nadzieję, że to wróci i będziemy mieli takie tkaniny. Ja jestem tego pewny, tak, że to jest ten kierunek. Basiu, ale wróćmy do architektury. Jak ty, Basia, wyobrażasz sobie miasta przyszłości? Bo mówiliśmy o materiałach, o tych budynkach, jak one mogłyby wyglądać, jak powinny wyglądać. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy... Czy w ogóle chciałabyś miasta w naszej przyszłości, czy nie? Wiesz, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, żeby one były zatopione w zieleni. Czyli takie miasto i nie miasto. Nawet jeśli wielu ludzi musi mieszkać gdzieś blisko siebie w jednym miejscu, to powinni mieć po prostu możliwość obcowania z naturą. Czyli teraz jest taki trend, żeby wycinać drzewa w miastach, poszerzać drogi, ulice, betonować wszystko. Ewentualnie jakieś takie bardzo modernistyczne ogródki tworzyć, takie skwery, prawda? Ale przeważa w tym beton, a to nie o to chodzi. Nie wiem, czy interesowałeś się kiedyś, co zrobiono w Singapurze. Zarządzeniem władz zresztą. Zarządzono, że wszystkie możliwe powierzchnie powinny się zazielenić, i poziome, i pionowe. Na balkonach, na dachach, po prostu w każdej dziurze wciskano to jakąś roślinę, po to, żeby to miasto oddychało i było zdrowsze. Jeśli się otworzy na przykład w Google zdjęcia Singapuru, to można zobaczyć te domy, które są obrośnięte. Obrośnięte są, bo na każdym balkonie starają się ludzie tam coś posadzić. Dwa tygodnie temu oglądałem film poświęcony właśnie Singapurowi i tej zieleni. Tam nie do końca chyba się to udało, dlatego że te miejsca są niezwykle drogie, niezwykle. I wiele tych miejsc, tych domów jest pustych, dlatego że wielu nie stać po prostu na wynajęcie. Ale to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Jeśli chcemy mieć miasta i chcemy żyć blisko siebie, no to musimy się zatopić w zieleni. I nie wiem, czy nie powinniśmy przestać mieszkać w wysokich budynkach. Pozostawić je tylko usługom, nie wiem, bibliotekom, wiesz, jakimś skupiskom handlowym i wyjść do parteru, zejść do parteru. Tak, tak, uziemić się. Uziemić się. Jakie to jest ważne, żeby się uziemiać codziennie. Żeby mieć ten kontakt bezpośrednio z ziemią. Ja to robię codziennie bez względu na porę roku i pogodę. Na bosaka, przynajmniej te kilka minut. Ale ty mieszkasz po śniegu, po lodzie. Tak, teraz tak. Masz taką teraz możliwość. Tak, ale nawet jak bywam w mieście, to się staram chociaż na te parę minut znaleźć jakiś trawnik, zdjąć buty i się przejść po ziemi. Po to, żeby się uziemić, bo to jest... To uziemianie się sprawia, że krwinki w naszych żyłach nie sklejają się. No tak, bo zmienia się elektrostatyka całego ciała. Tak, tak. A przy
powiedzmy, zagrożeniu, za krzepicą, to każdy powinien o tym pamiętać. Bardzo, ale bardzo. Teraz tak, ale teraz każdy powinien o tym pamiętać, dlatego że wszyscy jesteśmy tym zagrożeni. Tym bardziej, wiadomo, że dlaczego. Tak, no wiadomo dlaczego, ale oprócz tego jeszcze cała elektromagnetyka, która fale elektromagnetyczne, tak, które są wokół nas, robią to samo z nami. Sklejają tak, krwinki tak, w koagulaty. Tak, a propos elektromagnetycznych, to jest, nie wiem, to widać, maleńki organit. Organit, ja ci się pochwalę, dostałem tak od Agnieszki Stalkoper, mam taką bransoletkę. Tu jest szungit też i lawa wulkaniczna. I też zakładam ją na rękę, jest, kiedy właśnie pracuję przy komputerze, tak jak teraz. Tak, podobnie działa lampa stolna, też jonizuje pięknie powietrze. Ja nie zdążyłem, zapomniałem włączyć, jest za mną, ale nie zdążyłem tego zrobić. Okay. Basiu, ale to też są elementy wnętrza, które powinny chyba być dzisiaj w każdym domu, prawda? Czyli takie rozpraszacze tej energii, albo wręcz jakby... Odpromienniki, od to się też nazywa, tak? Tak, tak. Co byś poleciła do takiego wnętrza? Oj, wiesz, to zostawiłabym radię stefon. Tak. Bo ja. Ale co sama używasz? Widzę, że lampę. No, mam wszędzie lampę. Przygotowałam sobie nawet tutaj świeczkę z wosku pszczelego, ale w tej akcji, kiedy podłączaliśmy sprzęt, zapomniałam ją zapalić. A sama ją zrobiłam piękna. Z wędzy pszczelej. To jest proste, więc, prawda? Ja widziałem takie świece robione ręcznie. To jest po prostu plaster kupuje zwinięty. Się taki. Tak, tak. Wkłada się najpierw, przykleja się tam, wgniata się w niego ten knot, a potem się to roluje i... Na ciepło i jest pewnie. To chyba musisz na ciepło. Nie. Ciepło rąk wystarczy. Słuchaj, mówimy o takich drobnych rzeczach, ale to wszystko są rzeczy przydatne dla naszych widzów, żeby zrobić swoje otoczenie bardziej ludzkim, bardziej przyjemnym. Bardziej przyjaznym. Tak. Przyjaznym, zdrowszym. No wiesz, jeżeli użyjemy wewnątrz już domu drewna, wełny, jako wiesz, naturalnych tkanin w mieszkaniu, to też będzie na korzyść, bo ile razy siadam na jakimś fotelu czy kanapie ze sztuczną tapicerką i potem trzela tylko to, tak? Tak. A nie daj Boże, wychodzisz i dotykasz samochodu, bo chcesz otworzyć drzwi, nie? Ojej, ile razy wysiadam z samochodu, to po prostu obrywam po ręce. No tak, tak. Ale a propos energii, przypomniało mi się coś bardzo ciekawego. Ty często mówisz o domach kopułnych i chciałabym, może uda się później wkleić link do tego, jest taka strona w Polsce, ekocentrycy.pl. Czy słyszałeś o pani ekocentrycy? Architekt, tak, pani Barbara Wojtkowska, to drugie nazwisko, nie przeczytam teraz. Jest to architekt z Krakowa, która bardzo mocno propaguje domy kopułowe. Okej, ja sobie już zapisałem. I opowiada o tym, jak niesamowita energia jest w takim domu, jaki tworzy się torus. Czyli ta energia zaczyna krążyć dzięki temu, że nie ma kątów prostych. Mhm. Ona jakby nie ma odbić. Tylko pięknie zaczyna krążyć w tym domu. Ma to dopracowane, przemyślane. Można z filmy z jej wykładami sobie zobaczyć, jaką średnicę powinien mieć ten dom. Że ta kopuła, dobrze jest ją jeszcze podnieść taką prostą ścianką, o ile tam, pół metra czy ile. Jaka jest energia obok tego domu. Nawet w promieniu jeszcze paru metrów, rośliny lepiej rosną niż dalej w ogrodzie. Proszę. Ponieważ ten torus ma również wpływ na to, co jest na zewnątrz domu. Jak się pięknie żyje w takiej energii, zanurzonym w takiej energii. Widziałaś takie domy kopułowe w Polsce? Na żywo nie. Nie. Tylko u pani Barbary Wojtkowskiej. Mhm. Tak. Wiesz, teraz mi przyszła taka myśl do głowy, że może warto byłoby zrobić taki reportaż, przyjechać się na zewnątrz i zrobić reportaż o domach kopułowych. No bo jak tu propagować, skoro się nie widziało tego, nie dotknęło tego, nie? Ale to tak ad hoc. Wiesz co, pani Barbara ma filmiki nawet z budowy takich domów. Opowiada o tym.
Także takie reportaże są dostępne u niej na tym... To jeśli tylko znajdziemy, to obiecuję, że będzie na Netify, będą takie filmiki. Okej. Okay. Dobra, to jest strona ekocentrycy.pl. Ekocentrycy, już sobie zapisałem. Eko, tak. Ekocentrycy, tak. Ja zresztą podeślę ci linka. Dobrze. Basiu, jesteśmy przy miastach, jesteśmy w przyszłości, widzisz te miasta zielone, ludzie są zatopieni w tej zieleni. A co z ulicami? Co, wiesz, z całym tym wybetonowanym otoczeniem? To ja mam nadzieję, że nauczymy się latać. Ja czuję, że będzie taka nasza przyszłość. Wydaje mi się, że wiadomo, że nie będzie to od razu. Mam nadzieję, że w krótkim czasie uda nam się po prostu te nasze samochody na wolną energię. Marzę o niej. Byłoby fantastycznie, żeby były napędzane wolną energią. Ta technologia tak się rozwija szybko. Bardzo. Ludzie są tacy twórczy, że ja za niektórymi rzeczami nie nadążam. Tak, właśnie, bo niektóre technologie są gotowe. One już są, tylko nie są rozpowszechnione jeszcze, nie? Z wielu powodów. Albo się nie chce, albo też jeszcze ta technologia nie dorosła do naszych... Albo my nie dorosliśmy do tej technologii, bo to też tak może być. Tak. Słuchaj, marzę o tym, żeby te ulice nie były potrzebne. Żeby to wszystko pięknie zarosło. Okay, czyli latamy. Chwastami. Wczoraj latamy, przeczytałem akurat opinię jakiegoś specjalisty od komunikacji, który mówi, że nie, to jest absolutnie niemożliwe, dlatego że ludzie mają problem z opanowaniem samochodu, jego kierowaniem, a co dopiero z lataniem, wiesz. Ale taki specjalista nie puścił wodzy w fantazji, dlatego że słuchaj, jest samochody autonomiczne już są, więc ja przypuszczam, że jeśli ta technologia się poprawi, to niedługo będą samoloty autonomiczne. Nie trzeba będzie mieć umiejętności kierowania. Po prostu wsiadasz i lecisz. Może będą miały tylko takie systemy, to tak wyobrażam. Autopilot. Jak dwa elektrony, które się nie zderzą. Będą się odpychać. Aha. Raczej tak to sobie wyobrażam. Że po prostu te pojazdy nie będą mogły się zderzyć, bo będą miały taką energetyczną bańkę, która do tego nie dopuści zawsze. Zawsze wyhamują. Tak, tutaj nie przyszła mi na myśl technologia pana Łągiewki, który miał urządzenia, które powodowały, że nie było efektów zderzenia, nie? Ale to są wszystko technologie, które już są, kochani. Tylko trzeba po prostu te technologie wydobyć i udostępnić. I to jest nasza rola. My musimy o to zadbać. My ludzie. Nikt nie da nam nic za darmo. Nie ma w tym żadnego biznesu dla nich. My to musimy zrobić sami. Ja myślę, że jeszcze to, co jest na już do zrobienia, to oprócz tego, żeby zacząć oszczędzać energię, czyli na przykład tak budować i tak urządzać mieszkania, żeby nie tracić tej energii, to myślę jeszcze, że kolejnym ważnym krokiem jest po prostu posprzątanie. Posprzątanie Co można myśli? Tych wszystkich zanieczyszczeń, które wyprodukowaliśmy już. Ograniczenie nowej produkcji zanieczyszczeń, ale nie myślę tylko o jakimś dwutlenku węgla, bo to jest naturalne, że my też oddychamy. Raczej mam na myśli plastik, mam na myśli toksyny, szczególnie te, które są i w naszym otoczeniu, czyli w meblach, przedmiotach. Ale też toksyny, które mamy w glebie już, w wodzie, w rzekach. Podam przykład. Jezioro Turawskie, koło Opola. Znam. Od lat wielu naukowców próbuje go jakoś oczyścić. Na przykład na średnim jeziorze Turawskim, bo tam są trzy małe, średnie i duże, na tym średnim jezioro Turawskim zwodowano takie urządzenie, które pływa po nim, ma taki wiatraczek, który napowietrza wodę. No, to ogranicza rozwój sinic, ale nigdy nie wyczyści tego jeziora dokładnie. A wydaje mi się, że znam
znam jedną technologię, która w takich przypadkach już nie jeden zbiornik uratowała. Opowiedz o niej. To jest technologia efektywnych mikroorganizmów. I tutaj kolejny temat rzeka się zaczyna, bo efektywne mikroorganizmy zostały wynalezione przez pewnego sympatycznego Japończyka, profesora japońskiego. I tenże profesor, badając mikroorganizmy, zawsze wylewał je na trawę gdzieś obok laboratorium, te pozostałości. I kiedyś zauważył, że ta trawa lepiej rośnie. Mm-hmm. I skupił się na tym, co to były za mikroorganizmy i zaczął pracować nad taką ich kombinacją, która daje jakiś pożądany efekt. I dzisiaj ta cała technologia mikroorganizmów stworzona przez niego pozwala tak, sprzątać w domu, dbać o ogród. Te mikroorganizmy potrafią zneutralizować toksyny na polu, które są używane w rolnictwie, są używane do produkcji kosmetyku, do produkcji probiotyków dla ludzi i dla zwierząt. W gospodarstwie, ale na przykład ekologicznym, w którym są kurniki, opryskuje się nimi wnętrza kurników, żeby nie śmierdziało, żeby nie było much. Nie rozwijały się bakterie pewnie? Nie rozwijały się, tak, bakterie, dokładnie. Jak Basiu, to działa? No. Czyżby to był wstęp do jakiejś innej audycji, bo to jest ciekawy temat. Na pewno warto taką audycję przeprowadzić. Bardzo mnie to ciekawi. Wywiad, autorką pewnej książki, ja bardzo gorąco polecam. Książka Super Mikroby i napisała ją Nicole Grospier-Słomińska. Nie będę o niej opowiadać, bo może lepiej, żeby sama o sobie kiedyś opowiedziała. Liczę na to. Bardzo, bardzo przemiła osoba, która od wielu lat już promuje tą technologię efektywnych mikroorganizmów i taki ekologiczny styl życia. Mhm. Mieszka w ekowiosce zresztą. I teraz... Ona nam o tym więcej opowie, ale ja chciałam wrócić tylko do tego czyszczenia wody na przykład. Można znaleźć na YouTubie takie filmiki na temat morza wewnętrznego w Japonii. To jest to morze pomiędzy wyspami japońskimi, które było w strasznym stanie, było bardzo zanieczyszczone i ludzie po inspiracji tego Teruo Higa, to jest tego profesora, postanowili włożyć sporo wysiłku w to, żeby to morze oczyścić. W wielu gminach zbierali się ludzie w jakieś stowarzyszenia, w jakieś grupy mniejsze, większe. Namnażano te mikroorganizmy tak, jak profesor Teruo Higa ich uczył i wlewano do tego morza. Używano ich w gospodarstwach domowych, wlewano do wszystkich oczyszczalni ścieków, do domu, do każdego odpływu, wlewano do kanałów, które pływały do tego morza. I nie pamiętam, jak długo to trwało, chciałabym do tych filmów wrócić, to morze odzyskało dawną witalność. Pojawiły się z powrotem te wszystkie żyjątka, które kiedyś rybacy tam łowili, oczyściło się to morze. I wiem też, że można kupić, to się nazywa kule bokashi, kule z gliny z tymi efektywnymi mikroorganizmami, które wrzuca się do zbiorników wodnych, takich domowych oczek wodnych i możemy być zadziwieni efektem. Ja kiedyś tej kuli nie miałam, ale mam wodę w studni, która jest okropna, ponieważ obok rolnik wylewa na pole pestycydy. Wylewa tak naprawdę gnój ze świniarni. Mm-hmm, mm-hmm. Więc od czasu, kiedy on zaczął to wylewać, to ja, to jest płytka studnia z wodami gruntowymi i ja w tej wodzie czuję zapach antybiotyków. Mm-hmm. Jest okropna po prostu. I kiedyś brakło mi deszczówki, a miały być upały, więc do tego zbiornika na deszczówkę wlałam sobie tą wodę ze studni, żeby mieć pod ręką.
I no, taka była nawet wręcz tłusta, naprawdę niefajna. No i przypomniałam sobie, że mam jeszcze, butelkę emów i wlałam je do tego. I na drugi dzień, jak przyszłam, woda była krystaliczna, a na dnie był tylko taki brązowy osad. Wiesz, przez jedną noc oczyściły tą wodę. 300 litrów. Pewnie tak. Takich technologii jest więcej. Ja znam tak. Technologię H2O Harmony. Harmony H2O to się chyba nazywa. Z Polski. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest technologia tak zwanej wody strukturyzowanej. I ten producent z Polski, on miał długi czas kontakt z Masaru Emoto z Japonii i uzyskał od niego te wszystkie tajniki tej technologii i produkuje dziś takie kule, duże kule metalowe, w których jest zawarta woda strukturyzowana i te kule wrzuca do jezior, eksperymentalnie, jeździ po Polsce, dlatego że ta woda w jeziorach po kilku miesiącach, bo ten proces trwa dość długo, jest oczyszczona. I nie pamiętam w tej chwili dokładnie, gdzie to było, ale gdzieś w Poznańskim i gdzieś na Mazurach oczyszczał jeziora. Gdyby te technologie połączyć, to mógłby być niesamowity efekt. Tak. To jest ten kierunek. No te mikroorganizmy też potrzebują czasu, bo próbowano też w Polsce na kilku zbiornikach takich większych, w jakichś stawach. I to wymaga i czasu, i też wymaga dobrania tych mikroorganizmów, które tam po prostu lepiej zadziałają. Czym w ogóle rzecz z tymi mikroorganizmami? Bo my cały czas mamy z nimi do czynienia, one są wszystkie, i te pozytywne, i te negatywne, i te, które pomagają nam na przykład strawić, i te, które są odpowiedzialne za gnicie. I za niszczenie. Natomiast największą grupę wśród mikroorganizmów to jest grupa bakterii, innych mikrobów, które są oportunistyczne. Czyli one się przyłączają do którejś z tych dwóch mniejszych grup, która jest akurat w przewadze. O! I wystarczy, to przypomina trochę inteligentne. Ludzi. I wystarczy tylko troszeczkę zmienić, prawda, ten jeżyczek równowagę, tak. Przesunąć, tak, więc nie trzeba bardzo dużo tych pozytywnych mikroorganizmów dodawać do przestrzeni, wystarczy troszeczkę i wtedy tamte oportunistyczne się do nich przyłączą, a te negatywne, te patogeny nie będą miały warunków do życia. Obumrą. Przechodzą wtedy w stan uśpienia, raczej uśpienia, czekają na swój czas. No i takie stałe dostarczanie tych pozytywnych ma swój efekt. Bardzo bym chciał zrobić taką audycję na ten temat, bo to jest osobny, głęboki temat, osobny. Mam tylko takie małe doświadczenie tutaj w Stanach, dlatego że u nas w tych sklepach takich wielkopowierzchniowych typu, tak jak w Polsce Praktiker czy Obi, są takie sklepy, w których można kupić rośliny, a między nimi można kupić jakby uśpione mikroorganizmy, ale one nie są po to, żeby oczyszczać twoją wodę czy jakieś tam inne zbiorniki, tylko na ich bazie buduje się, kupujesz to i możesz sobie wyhodować to, co chcesz, na przykład dobre grzyby. Ale bazą są te mikroorganizmy, które przygotowują całą tą glebę tam w środku do tego, żeby te grzyby zafunkcjonowały, bo hodowla grzybów nie jest łatwa. Wypróbowałem, działa. Natomiast nie słyszałem o tej technologii tutaj w Stanach. Być może jest, nie doszedłem do tego, ale bardzo mnie to ciekawi, dlatego że no, w Stanach mamy wiele zbiorników, które są nie do użycia. Tak zanieczyszczone. Tu w Turawie też nie można się kąpać, kiedy jest lato. Jak sinice zakwitną, to woda jest taka jak mój napój dzisiaj. A ja jak będąc młodzieńcem jeździłem na Jezioro Turawskie, bo mój zakład pracy miał tam swój ośrodek wypoczynkowy i tam się kąpaliśmy i pływaliśmy na jachtach. To już chyba przeszłość. No. Nie, nadal ludzie pływają, dopóki jezioro nie zakwitnie.
Aha. Czyli tak do połowy lata jeszcze da radę. Zresztą Turawa jest takim miejscem, gdzie jest tak ukształtowana, że ma dosyć dużo płytkiej wody w miejscu, gdzie dobrze wieje i bardzo często przyjeżdżają tutaj na kitesurfing, amatorzy kitesurfingu. Więc oprócz normalnych, znaczy zwykłych żaglówek czy motorówek, tak, to jeszcze są. Tak, tak, tak. To bardzo często można tam ich oglądać. Mieszkasz gdzieś w Opolskim? Tak, tak. No zazdroszczę. Niedaleko Turawy. Pięknej okolicy. No. Basiu, ale jeszcze tak. Co chciałabyś dodać jeszcze do naszej dzisiejszej opowieści o tym, jak ma wyglądać architektura jeszcze naszej przyszłości? Jeszcze coś sobie fajnego przypomniałam a propos tych grzybni i tej mikoryzy, która jest w glebie. Mhm. Czytałam kiedyś, też to chciałam przybliżyć ludziom, że jest coś takiego jak taka książka Sekretne życie drzew. Mhm. I czytałam w niej o tym, że rośliny się porozumiewają. A w jaki sposób? Dzięki grzybom. Dzięki grzybni w glebie. I drzewa w ten sposób potrafią sobie przekazać informacje o zagrożeniach, o szkodnikach. Inwazji szkodników, mhm. tak? I wtedy sąsiednie drzewa produkują już odpowiednio. Oczywiście to trwa, to jest, nie wiem, centymetr na godzinę, może mniej. Mhm. Ta informacja tak powoli przez te grzyby przechodzi. Natomiast to pomaga również wtedy, kiedy któreś drzewo cierpi z powodu suszy i inne potrafią go dokarmić. Musimy mieć świadomość tego, że gleby nie powinno się głęboko przekopywać ani orać. Dlatego, że niszczymy te połączenia, które tam są i dzięki którym rośliny mogą komunikować się mogą ze sobą. Jakby nie tylko komunikować, ale się wspierać. Mhm. Ponieważ na przykład drzewa potrafią odżywiać się wzajemnie, dzielić się cukrem. On jest im potrzebny do wzrostu. Dzielić się składnikami. Potrafią też się ostrzegać. Ale chyba też na tym opiera się permakultura, czyli takie rolnictwo czy ogrodnictwo, w którym rośliny, te, które chcemy, warzywa, które tam sadzimy, rosną pomiędzy chwastami i świetnie radzą się czują. Sobie radzą, tak. Tak. Mhm. I jeszcze jedno, od razu mi się przypomina pan profesor Łukasz Łuczaj. To jest taki profesor, który zajmuje się roślinami jadalnymi. I on już był w kilku miejscach na świecie, gdzie od ludzi, którzy tam żyją, dowiadywał się, uzyskiwał od nich wiedzę na temat roślin jadalnych w tej okolicy, czyli na przykład był na Bałkanach. Myślisz o dzikich roślinach? Też, o roślinach jadalnych. My je dzielimy na dzikie, niedzikie, chwasty mhm. czy pożyteczne, ale roślin jadalnych jest taka ilość, że dlaczego się ograniczać do tych kilku warzyw? Mhm. Jeśli będziemy mieli wiedzę na temat tych roślin jadalnych, które rosną w lesie, przy miedzy, gdzieś jako chwast w naszym ogrodzie, to może się okazać, że nasza dieta będzie zdrowsza, będzie bardziej zróżnicowana, będzie w niej więcej potrzebnych nam składników. Mhm. I tu jest kolejny kierunek, bioróżnorodność, tak? Wiedza o tym, jak z tą przyrodą żyć, żeby jej nie przeszkadzać, nie kopać głęboko w tych ogródkach, tylko co roku ściółkować, dodawać nową warstwę kompostu, właśnie. Emy, kompostownik mam w kuchni, nie śmierdzi w domu, posypuję każdą warstwę, bo jem dużo warzyw i owoców, więc każdą warstwę obierek czy tych wytłoków po sokach posypuję, to się nazywa bokashi, to są otręby z emami i one w tym kubełku zamykanym szczelnie wytwarzają z tych moich odpadków kuchennych kiszonkę i ta kiszonka później jest wykorzystywana jako kompost ogródku. A mhm. do tego jeszcze na dole odkręcam kranik i upuszczam taki płyn, który się wtedy wytwarza. Tak, i to jest piękny nawóz do roślin.
Rewelacyjny nawóz do roślin. Mam kompostownik, ale na zewnątrz też korzystam. Tam jest niesamowite życie w tym kompostowniku. Bardzo lubię. Ten zewnętrzny ma dżdżownicę. Tak. Natomiast w Polsce trudno jest zimą kompostować na zewnątrz, bo mamy za zimno. On musiałby być jakoś izolowany grubą warstwą słomy. Ja tak robię zresztą. Mam też zewnętrzny kompostownik i tam przykrywam to chwastami, słomą, liśćmi jesiennymi. Wiesz, a my nie mamy dżdżownic tutaj w Teksasie. My nie mamy dżdżownic. Ale zastępują je nam takie żyjątka. Ja nie wiem, jak one się nazywają po polsku. One, jeśli je tak dotkniesz lekko, to one się zawijają zwijają w kulkę. W taką kuleczkę, jak prawda? Jak takie małe pancerniki. Tak. I one doskonale przetrawią całą zieleninę, która jest w kompostowniku. Więc one nam pomagają. Uwielbiam je, tak. Podniesiesz doniczkę na tarasie i one tam są. Ale w Polsce też są takie? Tak. O, nie wiedziałem. Myślałem, że to tylko tutaj cecha Teksasu. Więc one nam zastępują i tak naprawdę one nam przerabiają całą ziemię. Próbowałem sprowadzić dżownicę tutaj, ale to się nie udało. Nie wiem, być może, że jest po prostu zbyt gorąco i one wtedy giną z braku wody. Tak, to może warto pomyśleć o emach, bo eny można sobie sproszkowane sprowadzić. Czekaj, tak? Ja sobie już zapisałem Bukashi emy. Okej. To się pisze przez Bukashi, przez SH. O, chwileczkę, zaraz ci powiem. Teraz uprawiam prywatę, ale jak są, to nie, zaraz... Nie, to nie jest prywata, bo my przy okazji to wszystkim pokażemy. Słuchaj, może wyślę ci linka do emy dla roślin. U mnie jeszcze, już jest taka pora, tak? Probies? Tak, jeszcze emy, słuchaj, emy występują też w postaci rurek ceramicznych i te rurki ceramiczne trzymam w karafce, w każdej karafce. One mi o tym naprawiają mówiła, wodę o tym do picia. Mówiła Agnieszka z Francji. Elfik. Ona mówi o perłach ceramicznych, a my mamy dwa rodzaje rurek. Te pierwsze różowe są wypalane w niskich temperaturach i są porowate. I one tak na kilka miesięcy wystarczają, bo one po prostu w te pory wchodzą zanieczyszczenia z wody. Natomiast te drugie rurki, teraz je znajdę, czekaj, to sobie znalazłam, o, te drugie rurki szare, one są właściwie wieczne, tylko raz na kilka miesięcy. Dlaczego te otwory są większe? Nie, one są wypalane. W tych różowych są pory, w których się gromadzą zanieczyszczenia. I pory się zatykają, rozumiem. Zatykają i wtedy już można je do ogródka wysypać. Natomiast te szare są wypalane w wysokiej temperaturze i teraz co one robią? Energetyzują wodę, przekształcając ją w płyn wspomagający prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Czyżby to znaczyło, że regulują metabolizm, tak. Klastry wody? One mogą zmienić klastry wody, tak? Tak myślę. I używa się ich, póki się nie rozkruszą, czyli bardzo długo, bo już mam kilka lat. To ciekawe, co mówisz. Ja właśnie ruszam z moją hydroponiką, pewnie za tydzień będę siał, bo tutaj sezon wegetacyjny się rozpoczyna dużo wcześniej, więc muszę tego poszukać i zastosować. Polecam. Basiu... Masz blisko do Japonii. No, musiałbym całe Stany przejechać. Okej. Okay. Tak, jestem. Ale bliżej niż ja. Ciutkę. No. Nie wiem, czy emy tam są, czy tam jest ta technologia. Powinna być w Stanach dostępna. Tylko można teraz kupić przez internet. Ja myślę, że tak, że to z tym nie będzie problemu. Wątpię, czy jest ta technologia mikroorganizmów. Tego nie słyszałem. Badałem wiele rzeczy, ale nie słyszałem. Ale być może. To sprawdzimy i może podlinkujemy później pod filmem. Okej, dobrze. Basiu. Okay. Albo opowie nam o tym Nicole. Zdradzamy teraz? To powiedzmy, że Basia ma doskonały kontakt z Nicole, prawda? Opowiedz o tym dwa słowa i zachęcimy tym samym widzów do tego, żeby czekali.
On jest doskonały, chociaż krótki, bo tak bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi się o Emach dowiedziało, że postanowiłam napisać do Nicole. Nicole mi odpowiedziała i zgodziła się wystąpić u ciebie. Cudowne. Naprawdę cieszę się na to. Będzie wywiad. Dogramy terminy jeszcze. Zobaczymy, kiedy da się to nagranie zrobić, ale na pewno będzie ekstra ciekawe. Basiu, okay. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Co chciałbyś powiedzieć na koniec dla naszych widzów na temat tego twojego hobby i hobby przyszłości? Chyba takim podsumowaniem mogłoby być to, że żebyśmy podejmując jakiekolwiek decyzje w życiu, kierowali się nie tylko miłością, ale też szacunkiem do siebie i do całej natury, bo jesteśmy jej częścią. I do wszystkich wokół oczywiście. I do wszystkich wokół. Bo też jesteśmy jednią. Tak? To muszę do tego coś dodać, bo my ogłosiliśmy ten rok rokiem życzliwości, między innymi szacunku. I chcielibyśmy każdego siódmego dnia miesiąca przypominać o tym i prosić was o odrobinę właśnie takiej uwagi w stronę innych ludzi z szacunkiem i z życzliwością. Basiu, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja tobie również. Za inspirację i za ciekawe informacje. Kochani widzowie, trzymajcie się zatem. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi do Basi, będziemy je zbierać. Piszcie komentarze. Jeśli chcecie napisać w mailu, napiszcie do mnie, a ja z pewnością przekażę go do Basi. A ja też prześlę ci wszelkie możliwe linki, żeby je pod filmem umieścić, żeby to, o czym opowiadaliśmy, można było samemu łatwiej znaleźć i przeczytać i zobaczyć. Serdeczne dzięki. Miej dobry czas. Pozdrawiam wszystkich. Trzymaj się. Ciebie też. Cześć. No, pa. Cześć.